No i spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj wiemy, że mamy podane długości krawędzi prostopadłościanu. Mamy AB oraz C, a my chcemy wyznaczyć sobie taki wielomian, który nam opisze objętość tego prostopadłościanu. No dobra, po kolei. Czyli najpierw jak mamy jakiś prostopadłościan, podpiszmy sobie długości boków. Niech tutaj będzie x plus 1, tutaj niech będzie x odjąć 1, a tutaj mamy x. Jak wygląda wzór na objętość prostopadłościanu? To będzie A razy B razy C, czyli bok, czy krawędź razy krawędź, no i razy ta krawędź trzecia. Natomiast pamiętajcie, że tutaj mamy do czynienia z długościami boków, a długość boków, czy długość krawędzi musi być większa od zera. No nie może być krawędź równa minus 1, nie może być także krawędź równa 0. Czyli musimy zrobić pewne założenia, czyli że ta długość musi być większa od zera, ta długość także, no i tutaj x plus 1 także musi być większa od zera. No to po kolei, tu już mamy tę nierówność rozwiązaną. Tutaj minus 1 przeniesiemy na stronę prawą, czyli x będzie większe od 1, tutaj 1 przeniesiemy na prawą, czyli x będzie większe od minus 1. I teraz wszystkie te nierówności zaznaczamy na osi liczbowej, czyli zaznaczymy sobie tak 0, 1 oraz minus 1. No i tak, x są większe od zera, najpierw tutaj. X są większe od minus 1. No i x są większe od 1. No i musimy poszukać, no, trochę krzywo mi wyszło, może poprawmy. No i musimy poszukać części wspólnej dla tych trzech przedziałów i to będzie ta część, którą tutaj otrzymamy. Czyli możemy napisać, że x muszą być po prostu większe od 1, bo nas interesuje, jak tutaj zaznaczyłam, właśnie ten przedział. No dobra, czyli jeżeli o tym pamiętamy, to możemy przejść do wyznaczenia iloczynu. No bo będzie w od x, ponieważ naszą zmienną będzie x, to będzie a, czyli x minus 1, razy b, czyli razy x plus 1, no i jeszcze razy x. No i teraz oczywiście pamiętajcie o tym, że mnożenie jest przemienne, czyli możemy najpierw na przykład wymnożyć sobie ten nawias przez x, a później otrzymany wynik pomnożyć przez x minus 1. Możemy najpierw pomnożyć przez siebie te dwa wyrazy, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez x. Ja może będę się trzymała tutaj takiej kolejności, w jakiej mamy to zapisane, czyli najpierw pomnożę przez siebie te dwa nawiasy, ale ponieważ jeszcze nie skończyłam mnożenia, to wynik tej części naszego mnożenia zapiszę nadal w nawiasie. Czyli mamy tak, x razy x to będzie x kwadrat, x razy 1 to będzie x, minus 1 razy x to minus x, minus 1 razy 1 to minus 1, no i jeszcze razy x, tak, bo o tym xie musimy pamiętać. Dlaczego jeszcze może tutaj Wam podpowiem, jest x kwadrat? Bo to będzie mnożenie potem o tych samych podstawach. Tu mamy jedynki, czyli x do pierwszej razy x do pierwszej to będzie x do potęgi 1 plus 1, czyli do potęgi drugiej. Tutaj powiedziałam, że koniecznie musi być nawias, bo gdybyście tego nawiasu nie zapisali i zapis byłby taki, to by to oznaczało, że przez tego x mnożycie tylko minus 1, a wy musicie pomnożyć cały wynik tego mnożenia jeszcze przez x. Czyli pamiętajcie, żeby ten nawias koniecznie zapisywać. No bo dzięki temu mamy, to sobie może zmarszmy, x kwadrat razy x do pierwszej to będzie x do potęgi trzeciej, x razy x to będzie x kwadrat, minus x razy x to minus x kwadrat, minus 1 razy x to minus x. Oczywiście to nam się zredukuje. Tu mogliśmy też wcześniej zredukować te dwa x, ale tutaj jak najbardziej także. I otrzymamy x do potęgi trzeciej odjąć x. I co jest ważne, x musi być większy od 1. W podpunkcie B postąpimy dokładnie tak samo, czyli wiemy, że to są długości krawędzi naszego prostopadłościanu, czyli musimy założyć, że każda z tych krawędzi musi być większa od zera. Czyli x plus 1 większe od zera, x plus 2 oraz x plus 3.
Musimy to teraz rozwiązać, czyli będziemy po kolei przenosili. Najpierw 1 na prawą stronę, czyli mamy minus 1. Tutaj x jest większy od minus 2, a tutaj x jest większy od minus 3. I teraz szukamy części wspólnej, czyli rysujemy sobie oś. Mamy minus 1, minus 2, minus 3, czyli tak minus 1, minus 2 i minus 3. Kółeczka będą otwarte, x zawsze większe, czyli mamy tak stąd tutaj, następnie tutaj przedział, no i przedział kolejny. No i tutaj nas interesuje część wspólna, czyli mamy ten przedział, czyli x są większe od minus 1. Mamy już dziedzinę wyznaczoną. Chcemy wyznaczyć objętość. Naszą zmienną jest x, dlatego zapisałam v od x. Wzór na objętość to a razy b razy c. To sobie możemy zapisać. Czyli podstawmy, mamy x plus 1 razy x plus 2 razy x dodać 3. Tutaj oczywiście te wszystkie x są w potędze pierwszej. No to liczymy. Najpierw wymnożmy te dwa nawiasy przez siebie, czyli ponieważ jeszcze będziemy później mnożyli przez trzeci nawias, to nadal wynik tego mnożenia musimy zapisać w nawiasie. X razy x to będzie x kwadrat, x razy 2 to 2x, 1 razy x to x, 1 razy 2 to 2, razy x dodać 3. Redukujemy tutaj wyrazy podobne, czyli mamy x kwadrat dodać 3x plus 2 razy x dodać 3. No i mnożymy. Tu mamy x do potęgi pierwszej, tu zresztą także. X kwadrat razy x to x do potęgi trzeciej, bo 2 plus 1 to 3. X kwadrat razy 3 to 3x kwadrat. 3x razy x to 3x do kwadratu, 3x razy 3 to 9x, 2 razy x to 2x, 2 razy 3 to 6. No i redukujemy wyrazy podobne, czyli tu mamy x do trzeciej, x do kwadratu mamy tu i tu, czyli mamy plus 6x kwadrat, x mamy w tych miejscach, czyli plus 11x, dodać 6, gdzie x musi być większy od minus 1. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj także zacznijmy od wyznaczenia dziedziny, czyli wiemy, że krawędzie muszą być większe od 0, czyli mamy tak, następnie 1, 2, x plus 1 większe od 0, a tutaj 2x odjąć 1. No i obliczamy, czyli jedynkę przeniosę na stronę prawą, tutaj także. Tutaj minus 1, czyli też pamiętajcie o zmianie znaków. No ale musimy jeszcze w tym miejscu obie strony podzielić tej nierówności przez 2, czyli x będzie większe od minus 1 drugiej. Tutaj dzielimy przez 1 drugą, czyli mnożymy przez 2 pierwsze, czyli przez 2, czyli x będzie większe od minus 2. Tu dzielimy przez 2, czyli x jest większe od 1 drugiej. No i szukamy części wspólnej. Czyli narysujmy oś liczbową. Mamy tak, minus 2 najpierw, później minus 1 drugą, no i 1 drugą. Kółeczka będą otwarte, mamy x większe, czyli tak, tutaj większe, tutaj, no i tutaj również. No i to będzie nasza część wspólna, czyli x większy od 1 drugiej. No dobra, możemy przejść do mnożenia, czyli liczymy sobie objętość, czyli v od x to będzie a razy b razy c, czyli 2x plus 1 razy 1 druga x plus 1, no i razy 2x odjąć 1. Tutaj możecie także pewną rzecz zauważyć. Oczywiście, ponieważ mnożenie jest przemienne, to możemy sobie zapisać ten iloczyn także w ten sposób. Razy 1 druga x plus 1 będzie troszkę prościej, jeżeli zauważycie, że tu mamy wzór skróconego mnożenia, ponieważ tutaj mamy a dodać b razy a odjąć b i z tego otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Oczywiście, jeżeli tego nie zauważycie,
no to też spokojnie wynik Wam wyjdzie taki sam, czyli musicie wymnożyć sobie każdy wyraz po prostu przez każde. No ale tutaj wykorzystam wzór, czyli mamy tak, a kwadrat, czyli 2x do potęgi drugiej to 4x kwadrat, odjąć b kwadrat, czyli odjąć 1 do kwadratu, to będzie 1. Oczywiście bierzemy to w nawias, ponieważ jeszcze musimy wymnożyć to sobie przez jedną, drugą x, dodać 1. No to mamy 4x kwadrat razy 1 druga x, no to 4 razy 1 druga to 2, x kwadrat razy x do pierwszej to x do trzeciej. 4x kwadrat razy 1 to 4x kwadrat minus 1 razy 1 druga x to minus 1 druga x minus 1 razy 1 to minus 1. No i mamy to nawet już ładnie uporządkowane, czyli to będzie wynik naszego mnożenia, ale jeszcze zapiszmy, że x musi być większy od 1 drugiej. No i spójrzmy na podpunkt D. Tutaj także najpierw wyznaczmy sobie dziedzinę, czyli x plus 3 większe od 0, x plus 3 tutaj także będzie większe od 0, no oraz x kwadrat odjąć 9 musi być od 0 większe. To będą nasze założenia. Co prawda, ponieważ tu mamy dwa razy to samo, to wystarczyłoby x dodać 3, zapisać sobie tylko jeden raz. Czyli tak naprawdę mamy, że x musi być większe od minus trójki. Natomiast co zrobić z tą nierównością? Czyli może ją sobie przepiszmy, żebyście lepiej widzieli. To będzie nic innego jak nierówność kwadratowa. Tutaj szczegółowo rozwiązywanie takich nierówności omawialiśmy sobie w dziale funkcja kwadratowa. Najwygodniej będzie zapisać to sobie na początek jako równanie, czyli x kwadrat odjąć 9 równa się 0 i poszukać pierwiastków takiego równania. Czyli przeniosę sobie minus 9 na stronę prawą i mamy dziewiątkę. No i zastanawiamy się, co podniesione do kwadratu da nam 9? No są dwie możliwości, albo 3, albo minus 3. I to będą miejsca zerowe. Czyli jeżeli mamy narysować sobie wykres takiej nierówności, to zaznaczymy minus trójkę, zaznaczymy trójkę, kółeczka będą otwarte, bo mamy znak większości. No i patrzymy, że przy x w drugiej potędze mamy jedynkę, czyli skoro a jest równe 1, to oznacza, że ramiona paraboli są skierowane do góry. Gdybyśmy mieli na przykład minus 1, to wtedy musielibyśmy sobie narysować parabolę o ramionach skierowanych w dół. No ale tak, ramiona do góry, przechodzimy przez oba miejsca zerowe i bierzemy pod uwagę to, co będzie większe. Czyli to będą te dwa przedziały. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy to chcieli sobie narysować dalej, to mamy sumę takich dwóch przedziałów. Od minus nieskończoności do minus trójki oraz od trójki do plus nieskończoności. I to będzie rozwiązanie tej drugiej nierówności. Natomiast jeszcze musimy zaznaczyć sobie to. Może zmienimy nawet kolor, żebyście lepiej widzieli. No i teraz to może zaznaczmy tym kolorem fioletowym, czyli x mają być większe od minus trójki. Czyli minus trójkę mamy tu, kółeczko niezamalowane. No i teraz robimy to sobie, zobaczcie, w ten sposób. Tu mamy x są większe od minus trójki. Czyli co będzie częścią wspólną tych przedziałów? No częścią wspólną będzie ten przedział, bo on jest zawarty w jednym i w drugim, czyli możemy powiedzieć, że tutaj x są większe od trójki i to będzie nasza dziedzina. No dobra, to teraz jeżeli mamy już tą dziedzinę, to możemy wrócić do przykładu i wyznaczyć sobie objętość. Czyli objętość to będzie a razy b razy c, czyli x plus 3 razy x plus 3 i razy x kwadrat odjąć 9. No i teraz zauważcie, że tutaj te dwa nawiasy nam się powtarzają dwa razy. A jeżeli my mamy na przykład taką sytuację, że mamy 3 razy 3, to możemy zapisać, że to będzie 3 do potęgi drugiej. Na tej samej zasadzie w wieloczynie tych dwóch nawiasów otrzymamy x plus 3 do kwadratu razy x kwadrat odjąć 9. No i teraz tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie ten. A plus b do kwadratu równa się a kwadrat dodać 2ab
i dodać b kwadrat. To jest nasze a, to będzie nasze b. No to liczymy. A do kwadratu to x do potęgi drugiej plus 2 razy x razy 3, czyli 6x, plus 3 do kwadratu, czyli 9. Jeszcze w nawiasie, bo mnożymy to przez x kwadrat, odjąć 9. No i teraz lecimy dalej. Czyli cały ten nawias mnożymy przez te dwa wyrazy. X kwadrat razy x kwadrat to x do czwartej. X kwadrat razy minus 9 to minus 9x kwadrat. Teraz 6x. 6x razy x kwadrat to 6x do trzeciej. 6x razy minus 9 to minus 54x. No i jeszcze przez dziewiątkę. 9 razy x kwadrat to 9x kwadrat. 9 razy minus 9 to minus 81. Redukujemy wyrazy podobne. Trzecią potęgę mamy tylko tutaj. Drugą mamy tu oraz tu, czyli to będzie 0. Pierwszą mamy tutaj. Odjąć 81. Oczywiście x muszą być większe od 3.